Jakby to było, gdybyś stawiał w swoim życiu najmniejszy możliwy opór, gdy dzieją się w twoim życiu jakieś katastrofy i klęski i zło się dzieje, i gdy masz jakiś wielki projekt do wykonania, albo chcesz się w coś zaangażować, idąc na trening, czy wykonując swoją pracę, czy chcąc wykonać coś dodatkowego, gdy spotykasz nowych ludzi, poznajesz nowych ludzi, gdy masz styczność z jakimś nowym rodzajem wiedzy i chciałbyś dowiedzieć się nieco więcej, czy w ogóle chciałbyś podjąć jakąkolwiek decyzję w swoim własnym życiu, to jakby to było, gdybyś stawiał najmniejszy opór wobec tego, co się dzieje w twoim własnym życiu. Zastanawiałeś się kiedykolwiek nad tym, jakby to było? Życie pcha nas w najlepszym kierunku, dla naszego najlepszego rozwoju, dając nam możliwość do poznania samych siebie. I generalnie, wiecie, jak już mamy te problemy, jakieś przeciwności losu i te różne takie dziwne rzeczy, to niepotrzebnie dokładamy sobie jeszcze ten opór, nie? To jest w ogóle bez sensu, żeby dokładać sobie jeszcze ten opór. Mało tego, może nawet dużo lepiej byłoby, gdybyśmy nie stawiali takiego oporu wobec tego, co się dzieje i pozwolilibyśmy sobie na otwarcie się na coś nowego. I wiecie, opór to jest taka nasza wewnętrzna siła, nasza wewnętrzna blokada, nasz wewnętrzny system, który ma nas chronić przed życiem, jaki my stawiamy przed tym, żeby coś zrobić. Tylko cały myk polega na tym, że my ten opór stawiamy przed czymś, co jest na dobrą sprawę dla nas dobre, no bo stawiamy opór przed życiem, nie? No i w sumie to tak, jakbyśmy sobie trochę strzelali w stopy. Tak jakbyśmy sobie strzelali w stopy i sami się upośledzali. No ja pomyślałem, że zrobię dzisiaj wideo na temat tego, jakby to było żyć ścieżką najmniejszego oporu. I ja tutaj wcale nie mam na myśli żyć takim łatwym życiem i w ogóle nic nie robić w tym życiu i się lenić. I w ogóle, wiecie, wybierać tylko to, co najłatwiejsze. Ja mam tutaj na myśli to, że nie stawiamy oporu. Ja nie mam na myśli tego, żeby wybierać to, co najłatwiejsze. Ja mam na myśli to, żeby wybierać tą ścieżkę, żeby nie stawiać dodatkowego oporu przed tym, co się dzieje w naszym życiu. Ja sam osobiście uwielbiam różnego rodzaju wyzwania w moim życiu, uwielbiam rozwój osobisty, uwielbiam się stymulować nowymi pomysłami, nowymi ideami, rzeczami, które są zazwyczaj trudne, które są trudne i inne osoby raczej by je po prostu pominęły, a ja mam taką wewnętrzną chęć brania te rzeczy na siebie. No i dzięki temu po prostu czuję się dużo silniejszy, dużo taki sprawniejszy i mam takie poczucie, że nawet jak pojawiają się w moim życiu jakieś większe wyzwania, to że ja i tak sobie dam z nimi radę. Nawet jeżeli mam czasami jakieś gorsze dni, czy słabsze dni, czy się czasami czymś przemęczę, to i tak gdzieś tam z tyłu mojej głowy stworzyłem sobie takie przekonanie, że dam sobie radę. I wiecie, ten opór to jest taka niewidzialna ściana, taka niewidzialna, cienka linia pomiędzy tym, co jest podświadome w nas samych, pomiędzy tym, co daje nam poczucie bezpieczeństwa i tym, co już znamy, a pomiędzy tym, co jest świadome, tym, co dzieje się tu i teraz, tym, co oferuje nam życie, co otwiera przed nami życie, przed tym, co dopiero ma nastąpić w naszym życiu. Bo życie to jest taki trochę taniec, na przecięciu którego istniejemy my. To jest taki taniec, takie pomieszanie tego, co było, tego, co znamy, starych wzorców i schematów, naszej przeszłości, naszej podświadomości, czy takiej naszej wewnętrznej części kobiecej, a taka, mógłbym powiedzieć, może nie walka, ale właśnie ten taniec pomiędzy tym, co ma dopiero nastąpić, pomiędzy innowacją, nowością, świeżością, czymś, czego jeszcze nie znamy. No i wiecie, jak odpuścimy ten opór i przestawiamy się tak blokować przed tym, co ma dopiero nadejść, możemy użyć całych naszych zasobów, wszystkiego tego, czym dysponujemy, całej naszej siły, pamięci, kreatywności i możemy użyć tego po to, aby stawić czoła tej nowości, tak? Temu, czego nie znamy. I zazwyczaj, gdy podchodzimy do tego z pustym umysłem i ze świeżą głową,
No to dajemy sobie radę, nie? Pusty umysł produkuje jakieś nowe pomysły, nowe świeże idee. Z pozycji takiego świadka, obecności, samoobserwacji pojawiają się nowe rzeczy, wpadają nam do głowy nowe idee, nowe koncepcje. Gdy przestajemy się przywiązywać do życia, wszystko jakoś się układa z flow. No i jakoś to tam sobie działa, żyje, nie? I jednym z powodów, dlaczego ja namawiam ludzi do tego, żeby medytować z samego rana, a nie na przykład po południu czy wieczorem, jest to, że medytacja z samego rana rozpuszcza nasz opór i integruje tą naszą podświadomą część z tym świadomym umysłem, sprawiając, że my możemy tak bez oporu przeżyć cały dzień. I gdy ty pomedytujesz z samego rana, to możesz tak we flow przeżyć cały dzień i to jest bardzo fajny dzień, bardzo przyjemny dzień. Bo jak masz w ciągu dnia jakieś tam problemy, obowiązki, coś do realizacji, no to wiadomo, musisz wydatkować swoją własną energię, żeby tam podejmować decyzje, czy robić jakieś różne działania, czy myśleć analitycznie, czy no w zależności od tego, co robisz, czym się zajmujesz, jaką masz pracę, jakie są twoje pasje, czy tam rzeczy, które masz do zrobienia. No i gdy podchodzisz do tego bez takiego poczucia ciężaru, bagażu emocjonalnego, jakiegoś przywiązania czy traum, to podchodzisz do tego z taką lekkością, z taką świeżością, z taką troszeczkę niewinnością takiego dziecka, no z tym, że jest to bardziej coś, co pochodzi z czystej świadomości, ze świadomości czystego bytu, z czystej jaźni, z pustego umysłu. Ja nie mam tutaj na myśli jakiejś takiej niedojrzałości, czy jakichś takich starych, nieaktualnych, egoistycznych schematów, które są, no tutaj mam na myśli tą taką niedojrzałość, nie? Myślę, że doskonale wiecie, o co chodzi. No i tak, co z tą ścieżką najmniejszego oporu? Jest to ścieżka naszego wewnętrznego bycia, jest to ścieżka naszego wewnętrznego poznania, jest to ścieżka otwartości i przyzwolenia do tego, żeby życie się działo, jest to ścieżka otwarcia się na wewnętrzną inteligencję i na możliwość dokonywania wyboru z pozycji obecności bycia bez jakiegokolwiek zawahania, z taką właśnie niewinnością i odpuszczeniem sobie tych takich wątpliwości czy nadmiernego ciężaru wynikającego właśnie z przywiązania. No i ścieżka najmniejszego oporu sprawia, że możemy wejść we flow, otworzyć się właśnie na ten wewnętrzny przepływ, który stanowi pewnego rodzaju pomost pomiędzy podświadomością a tym, co jest świadome. No i to jest to, co nazywamy nadświadomością, nie? To jest taki czysty przepływ, że rzeczy po prostu same się dzieją. No i mamy dostęp do tego wewnętrznego geniuszu, czy kreatywności, czy innowacji, o której mówiłem wcześniej. No bardzo często podejmując tą taką wewnętrzną decyzję, że będziemy spójni w życiu ze ścieżką najmniejszego oporu, no pojawiają się na naszej drodze rzeczy, o których nam się w ogóle nie śniło. I ja sam wiem po sobie, gdy mam jakiś projekt do realizacji, czy jakieś wyzwanie, czy zadanie, czy nagrywam wideo, czy robię to, czy tamto, to jest po prostu niesamowite, ale to sprawia, że życie staje się naprawdę bardzo magiczne i wcale nie mam tutaj na myśli tego mechanizmu magicznego myślenia, tylko po prostu sam przepływ. To, że po prostu no, nie wymuszamy niczego na siłę. Tutaj myślę, że jeżeli chodzi o wybór ścieżki najmniejszego oporu, najkorzystniejszą praktyką jest medytacja. Medytacja, która pozwoli wam oczyścić umysł, oczyścić waszą percepcję, pozbyć się zniekształceń, pozbyć się niepokoju, pozbyć się całego tego bagażu i ciężaru emocjonalnego, który was blokuje i przede wszystkim wyzbyć się tych wątpliwości i poczuć głębszą obecność samym sobą, tak żeby być świadomym swojego własnego lęku. Jeżeli się boicie, to w poczuciu obecności ten lęk można rozpuścić. Bo lęk bardzo skutecznie potrafi stworzyć opór, nastawić nas na sceptycyzm, na egocentryzm i na to, żeby się zabezpieczać przed życiem, no i na brak zaufania. Na brak zaufania. I to wszystko po prostu jest w nas. Słuchajcie, mogę wam oficjalnie potwierdzić, że cała rzeczywistość jest waszą projekcją i jesteście całkowicie odpowiedzialni za całą waszą rzeczywistość.
I naprawdę jednym z takich największych wartości, czy rzeczy, jakie warto jest kultywować, to jest po prostu wzięcie odpowiedzialności w 100% za swoje własne życie, no i wybranie tej ścieżki najmniejszego oporu, żeby żyć w takiej zgodzie ze sobą, w takim pojednaniu ze sobą, emocjonalnym balansie i równowadze, i w tej takiej czystej obecności. Słuchajcie, moje kochane mysie pysie, to tyle, jeżeli chodzi o ten film, to tyle, jeżeli chodzi o to nagranie. Chciałem zawrzeć tutaj taką prostą wskazówkę, prostą inspirację, bo myślę, że to jest generalnie bardzo proste. Tutaj też nie mam... Nie ma co dużo tutaj mówić na ten temat, bo to jest po prostu przypomnienie sobie tego, co tu jest naprawdę ważne i jak żyć po prostu w zgodzie z samym sobą. Ja mam na imię Damiano dla projektu Find Yourself. Dzięki wam wszystkim bardzo serdecznie za to, że poświęciliście swój czas i obejrzeliście to nagranie. Jeżeli wam się podobało, dajcie dla mnie kciuki w górę, napiszcie komentarze, z miłą chęcią przeczytam wasze przemyślunki i widzimy się następnym razem. Miłego, elo, buźka.